Cześć, dzisiaj mamy dla Was odcinek specjalny podcastu Można Zwariować. Jest to zapis z naszej debaty podczas festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Rozmawiałyśmy tam w kontekście filmu Wyprawa na trzeci biegun, dwubiegunowy festiwal ze słoniami, w kontekście choroby afektywnej dwubiegunowej. Naszymi gościniami były Aleksandra Pięta, lekarka psychiatrii, oraz Janina Bąk, mówczyni, autorka książki Statystycznie rzecz biorąc. Posłuchajcie naszej rozmowy, a także jeśli interesuje Was temat choroby afektywnej dwubiegunowej, to pamiętajcie, że mamy już dwa inne odcinki w jej temacie, które noszą nazwę Życie jest czadowe. Ola, jak myślisz, czy może też Janina, jak ty o tym myślisz w swoim kontekście? Bo ja sama się nad tym wielokrotnie zastanawiałam, czy będę musiała brać leki do końca życia. I przechodziłam przez takie etapy tego, że okej, to jest takie coś, co będzie mi towarzyszyło i będę te leki musiała brać do końca życia. I automatycznie sama się przeciwko temu buntowałam i podświadomie zapominałam brać te leki jeden dzień, drugi dzień, tydzień i coś złego się wtedy oczywiście przydarzało, bo podświadomie bardzo się na to nie zgadzałam, że żeby czuć się tak, jak wszyscy inni ludzie się czują normalnie, to ja muszę w jakiś sposób sobie pomagać i była we mnie jakaś taka niezgoda, ale jakoś to sobie przeformułowałam w głowie na to, że no okej, widocznie tak to musi być i zawsze jak pytam o to moją psychiatrę, no to też się spotykam z taką odpowiedzią, że no raczej póki co nie ma żadnej ku temu alternatywy, ale też bardzo wierzę w rozwój ludzkości i tego, co ludzkość wymyśla i nie wiem, może coś innego się uda wymyślić, co będzie alternatywą, ale jak na to patrzycie obydwie ty z perspektywy pacjentki i ty, Ola, z perspektywy specjalistki? Więc faktycznie my też czekamy na postępy medycyny i na to, żebyśmy mieli coraz więcej możliwości do zaproponowania pacjentom. Jednocześnie faktycznie na chwilę obecną wygląda to tak, że jeżeli mówimy o chorobie afektywnej dwubiegunowej, to rozmawiamy z pacjentami w kategoriach, że czeka ich leczenie do końca życia i na pewno do końca życia muszą jakoś pozostawać w kontakcie z lekarzem psychiatrą i jakby mieć świadomość tej choroby. Dawki leków no, mogą się zmieniać, mogą się modyfikować. Są też pacjenci, którzy no, nie przestrzegają tych zaleceń i jakoś funkcjonują, tak? Ale dążymy do tego, że to leczenie jednak jest przewlekłe. Tak? Podobnie jak w wielu innych chorobach przewlekłych. No, każdy z nas pewnie prędzej czy później jakieś leki do końca życia będzie przyjmował, czy to na nadciśnienie, czy na serce i nie ma w tym nic szczególnie stygmatyzującego. To są leki, które umożliwiają nam funkcjonowanie. Dodatkowo leki, które są przeznaczone do leczenia chorób psychicznych, tych chorób, których no, uznajemy za choroby przewlekłe, typu właśnie schizofrenia, czy choroba afektywna dwubiegunowa, są wyjściowo zaprojektowane tak, żeby być lekami, no, do długofalowego przyjmowania, tak? Więc one oczywiście mogą mieć jakieś swoje działania uboczne, natomiast docelowo przedłużają życie pacjenta i zdecydowanie poprawiają jego jakość. Oddałam najpierw głos Oli, bo byłam bardzo ciekawa, jaki Ola ma, co powie merytorycznego na ten temat, bo bardzo często dostaję te pytania i bardzo często czytam takie success stories, kiedy ktoś mówi, że pokonał had, nie wiem, samą dietą i teraz jest wszystko w porządku. Zawsze byłam sceptyczna. Jeśli chodzi o mnie, to chyba branie tych leków to jest jedyna konsekwentna rzecz, którą robię w życiu. W sensie... Mam się czym chwalić, ale ja jestem zakręcona jak słoik po ogórkach. Ja nie ogarniam, czy jest wrzesień, czy październik. Jakby no naprawdę nie ogarniam rzeczywistości. A to jest ta jedyna rzecz, którą mam już wdrukowaną do końca świata, że wstaję, biorę leki, biorę je w takich dawkach i tego to nie pomyliłam od bardzo, bardzo dawna. Ale myślę, że
No biorę leki od 15 lat, już dawno się pogodziłam z tym, że będę je brać. Jasne, był taki moment żałoby, kiedy musiałam jakoś przepracować to, że okej, dobra, będę chora do końca życia, muszę brać leki. To drugie już mi nie przeszkadza, to pierwsze jeszcze czasem mnie bardzo frustruje. Nie wiem, czy to nie paradoks, ale chyba nie. Właśnie tak, już jesteśmy przy lekach, to też takie kolejne pytanie z filmu, które w sumie wymyśliłyśmy, że miało być pierwsze, ale stwierdziłam, że może nie zaczniemy tak negatywnym pytaniem. Chociaż no, tak ja sobie założyłam, że będzie negatywne. Pojawił się tam taki wątek, czy pytanie, i to w zasadzie i do ciebie, Janina, i do ciebie, Kleo, czyli gdzie byście były, albo co by z wami było, gdybyście nie poprosiły o pomoc? Ja się zgadzam z bohaterami filmu, że pewnie martwa. Ja nawet powiem, że jestem tego pewna, tak. I gdy czasem ktoś do mnie podchodzi albo pisze i mówi, że jest przerażony tym, że ma brać leki, co obawiam się, jest trochę karmione przez popkulturę. Ja jakby bardzo często, jak oglądam jakieś seriale i filmy albo czytam kryminały, to szlak mnie trafia, ale to pewnie jeszcze bardziej, kiedy to ktoś bierze jakiś lek, nie będę podawać nazw, ale wiem, że na pewno nie działa tak, jak w kryminałach nagle okazuje się, że komuś wyłącza świadomość, zaczyna biegać po ulicy z nożem i nie wiadomo co. Więc no, bardzo złą robotę robią. Ja nawet w ostatnim podcaście powiedziałam publicznie, że oferuję każdemu autorowi i autorce kryminałów darmowe konsultacje przed napisaniem książki, żeby przestali właśnie powielać takie idiotyzmy w swoich książkach, bo oprócz tego, że to nie jest prawda, to właśnie powoduje, że na początku leczenia ludzie są przerażeni, bo myślą, że leki zmieniają ich osobowość, że nie będą w stanie w ogóle kontrolować siebie ani rzeczywistości, że będą jak z tego lotu nad kukułczym gniazdem. Więc mówię głośno, tak, bez leków pewnie byłabym martwa i bardzo, bardzo, bardzo bym chciała, żeby każdy, kto potrzebuje pomocy, czy z powodu chwilowego kryzysu, czy z powodu przewlekłej choroby psychicznej, wiedział, że nie musi się tych leków bać. Właśnie chyba najpopularniejszym, najbardziej pokutującym takim przekonaniem jest to, że leki psychiatryczne zmieniają osobowość. Jedno to jest, że zmieniają osobowość, a drugie, że będziesz tą taką osobą, która leży w locie nad kukułczym gniazdem i leci jej ślina z ust i nie wie, co się z nią dzieje. No oprócz tego, że tak nie jest, chciałabyś bardziej się do tego odnieść? No tak, przede wszystkim tak nie jest. To muszą Państwo tą informację zabrać ze sobą do domu. Tak nie jest. To jest jedna z najczęstszych obaw pacjentów przed rozpoczęciem leczenia, tak, że leki ich otumanią, że ich zmienią, że nie będą w stanie myśleć. Ja zawsze wtedy podkreślam, że tak naprawdę to funkcjonowanie utrudnia im choroba, tak? I choroba może powodować zaburzenia koncentracji, może powodować problemy z myśleniem, z funkcjonowaniem. Natomiast nie leki. No, leki jednak przywracają pacjenta do tego jego podstawowego poziomu funkcjonowania. I jeżeli coś po lekach się dzieje niepokojącego, no to znaczy, że ten lek trzeba zmienić i na pewno to nie jest docelowy efekt, jakiego my oczekujemy, wdrażając leczenie, żeby pacjenta za przeproszeniem skuć, żeby on leżał i się ślinił i wtedy my możemy ogłosić sukces terapeutyczny, bo jak pacjent leży i się ślini, no to za przeproszeniem nie świruje i możemy sobie zbić piątkę i super, i to jest pacjent wyleczony. Absolutnie tak nie jest. Dla nas sukces terapeutyczny jest wtedy, kiedy pacjent może wrócić do pracy, do rodziny, do bliskich, realizować swój potencjał życiowy w taki sposób, w jaki sobie to wyobraża. No i leki to zdecydowanie umożliwiają. No właśnie, bo tak jak mówiłyście o tym świrowaniu, to chyba właśnie w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej to wręcz przeciwnie, bo większe prawdopodobieństwo, że takie, nie wiem, no, nienormalne rzeczy będą się działy, kiedy się tych leków nie przyjmuje regularnie i tak jak też słyszeliśmy od bohaterów filmu, gdzie tutaj, nie wiem, ktoś myślał, że rozmawia ze słoniami, ktoś, nie wiem, poleciał do Paryża na mecz piłkarski. No i właśnie tutaj tak chciałam zakręcić w stronę tych epizodów manii, ponieważ my w podcaście mamy dwa odcinki na temat choroby afektywnej dwubiegunowej i w jednym z nich Kleo dzieliła się głównie swoimi epizodami maniakalnymi, w sensie swoimi wspomnieniami.
bo te depresyjne kwestie poruszyłyśmy w innym odcinku i pojawiło się, pamiętam, w mailu albo w jakimś komentarzu taki komentarz, że to wszystko brzmiało tak bardzo zabawnie i tak rozrywkowo. No i właśnie chciałam was zapytać, gdzie widzicie tą granicę? Gdzie na przykład jest granica, żeby obracać to w komedię, czy w jakiś żart? Czy już mając jakiś dystans do siebie i do swoich przeżyć, jest to wtedy możliwe? I jak wy lubicie o tym mówić? Czy dla was to jest okej, żeby na przykład opowiedzieć anegdotę z epizodu maniakalnego, czy na przykład jest to temat no nie do końca do żartów? Rzeczywiście, mamy dwa odcinki pod tytułem Życie jest czadowe, ale przez CH, czyli życie jest chadowe. Taki żart. I w którym rzeczywiście w jednym z nich opowiadam o swoich epizodach manii, które z perspektywy czasu wydają się jako takie właśnie ekscytujące i ciekawe anegdotkowe historie, ale oglądając ten film też sobie pomyślałam o takim jednym epizodzie, o którym chyba też tam mówiłam, ale nie pamiętam, ale ostatnio oglądałam Incepcję po raz chyba, nie wiem, 6 albo 7 i właśnie teraz dopiero mi to kliknęło, że w jednym epizodzie byłam w Nowym Jorku i poszłam do sklepu spożywczego, takiego dużego i tam dokładnie się czułam tak, jak wiecie, w Incepcji jest ten element, że jakby twoja podświadomość goni te elementy, które zauważa, no nie? I nagle tam ci wszyscy ludzie się patrzą na tę jedną osobę. I ja się dokładnie tak czułam w tym sklepie. I to było jedno z najbardziej przerażających wydarzeń mojego życia. Więc jasne, przede wszystkim wydaje mi się, że mam ten duży komfort tego, że przy żadnym epizodzie maniakalnym nic takiego tragicznego albo takiego czegoś, co nie mogłam odwrócić, się nie wydarzyło. I rzeczywiście, teraz z perspektywy czasu można to przetworzyć w anegdotki i rzeczywiście było tam dużo takich śmiesznych zachowań albo takich bardziej impulsywnych, bo wtedy wydaje się, że wszystko, co robisz, to ma sens. No ale no i właśnie, no to są takie właśnie anegdotki, z których teraz się mogę na nie uśmiechnąć i pomyśleć, okej, nie narobiłam strasznych głupot, no ale te historie są też bardzo różne. Ja mam luz w swoich anegdotkach, ale też rozumiem, że rzeczywiście, że te historie mogą się bardzo różnie i tragicznie kończyć. Znaczy, ja mam wrażenie, że trzeba podkreślić, że w chorobie dwubiegunowej mamy manię i hipomanię. To Ola wyjaśni pewnie lepiej ode mnie, ale w dużym uproszczeniu hipomania jest mniej nasiloną manią. I mam wrażenie, że w tym filmie to w ogóle nie wybrzmiało. Nie wiem, czy to kwestia doświadczeń bohaterów, czy złego tłumaczenia, ale mówiono tylko o manii. Więc myślę, że trzeba pamiętać o tym, że to są dwie różne rzeczy i różnie groźne. Mania będąca tą jednak znacznie groźniejszą. Znowu szanuję wszystkie reakcje i jakkolwiek ktoś czuję, że chcę opowiadać o tych doświadczeniach, to uważam, że ma do tego prawo. Ja się w życiu śmieję z bardzo wielu rzeczy, ale ze swoich epizodów hipomanii i manii nigdy nie. Ani publicznie, ani w anegdotkach, chciałam powiedzieć przy rodzinnym stole, ale to nie są jakieś wybitne anegdotki do opowiadania przy rodzinnym stole, nawet wśród przyjaciół. W sensie dla mnie wszystkie epizody Hipomanii Manii są osobistym dramatem, nie tylko dlatego, że po takich epizodach się spada z bardzo dużej wysokości, ale również dlatego, że po prostu wiązały się dla mnie z bardzo dużym cierpieniem, więc nie śmieję się z własnych i gdy oglądam takie filmy dokumentalne, to nie śmieję się z cudzych, nawet gdy ktoś, kto o nich opowiada, się śmieje. Znowu szanuję to. Po prostu ja wtedy mam flashbacki wojenne, więc ja nie. No właśnie, bo tak dopowiadając o tych hipomaniach i maniach, to myślę, że też właśnie te manie tutaj były intensywne, być może nawet podchodzące, i tu chciałabym, żebyś Ola dopowiedziała, pod epizody manii z psychozą, z elementami psychotycznymi, tak? No bo jeśli słyszymy, że słoń do nas mówi, czy są jakieś rzeczy już takie, gdzie interpretujemy tą rzeczywistość inaczej, to może też zakrawać o epizod psychotyczny. Mogłabyś wyjaśnić, jak to wygląda? Więc jeszcze odnosząc się tutaj do tych anegdotek związanych z manią, faktycznie pewnie można wybierać takie elementy, które
okrojone z wielu takich wewnętrznych doświadczeń pacjenta mogą brzmieć zabawnie. Natomiast tak jak tutaj Janina powiedziała, że dla niej za każdym razem to była jakaś bardzo, bardzo mocne osobiste przeżycie i oczywiście można wyodrębnić jakieś takie zachowania, które brzmią zabawnie, natomiast może mniej atrakcyjnie brzmi na przykład opowiadanie o tym, że się nie śpi, że się czuje wyczerpanym, że można czuć potężną wrogość do wszystkich dookoła albo drażliwość, wybuchy złości. No to nie są takie rzeczy, które są zabawne, a są bez wątpienia bardzo nieprzyjemne i wpływające na pacjenta i jego otoczenie. To jest raz. Różnica między manią a hipomanią jest taka, że jest jakby różne nasilenie epizodów. Hipomania to są łagodniejsze objawy manii, to trwa krócej. Często to jest takie nawet nieuchwytne, bo jeżeli ta hipomania występuje po epizodzie depresji, może być też interpretowana jako po prostu poprawa stanu psychicznego, tak? I właściwie i pacjent, i wszyscy dookoła się cieszą, że taka poprawa nastąpiła. Natomiast sama mania jest już takim stanem potężnie dezorganizującym funkcjonowanie pacjenta. I tak jak tutaj w filmie zdecydowanie to, co bohater opisywał, to zdecydowanie była mania psychotyczna. Zastanawiałam się też w ogóle nad schizoafektem, prawdę mówiąc. Zresztą takie zaburzenie, które jest pomostem pomiędzy chorobą afektywną dwubiegunową a schizofrenią. Dlatego, że te objawy psychotyczne były takie bardzo mocno wyrażone właściwie. Natomiast zdecydowanie w chorobie afektywnej dwubiegunowej zarówno epizod depresji, jak i manii może przebiegać z objawami psychotycznymi. Czyli na przykład omamami słuchowymi, czyli na przykład tym takim poczuciem, że się słyszy, co słonie mówią i się rozumie to, co one mówią. Z różnymi urojeniami, na przykład tym, że ma się jakieś nadprzyrodzone zdolności, przekonanie o swojej wielkości. Różnica między tymi objawami psychotycznymi w chorobie afektywnej dwubiegunowej, a na przykład innymi zaburzeniami, które przebiegają z psychozą, jest taka, że te urojenia są zgodne z nastrojem, z daną fazą, tak? Czyli w depresji to będą takie urojenia dotyczące na przykład jakiegoś przekonania winy, prześladowcze, takie bardzo przykre dla pacjenta. Natomiast w manii będzie to właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, głównie urojenia wielkościowe, czyli takie przekonanie, że się ma wybitne zdolności, że wszyscy nas podziwiają, że możemy góry przenosić, tak? Jeszcze chciałam dopowiedzieć, bo teraz mnie naszło, że myślę, że może być tak, że jednym z powodów, dlaczego nie śmieję się nigdy z tych swoich epizodów, nawet po czasie, jest to, że one są szalenie destrukcyjne nie tylko dla mnie, ale dla osób mi bliskich, zwłaszcza tych mi najbliższych, czyli w tym wypadku mojego męża, i dla niego to nigdy nie jest śmieszne. I myślę, że jest ekstremalnie trudne i chyba też właśnie dlatego, mając to z tyłu głowy, że tak naprawdę moja choroba rozpieprza dwa życia, to mnie to nigdy nie bawi. Mania to jedna strona medalu, a druga to depresja. No i tak najogólniej rzecz biorąc, każda mania jest przypłacona depresją, no nie? W manii mało, tak jak Ola wspomniała, mało jemy i mało śpimy. I to jest chyba po prostu jakby fizjologicznie niemożliwe, żeby ten stan utrzymać dużo dłużej. A czy do ciebie, do gabinetu, częściej trafiają osoby będące w manii, czy będące w depresji? Bo pamiętam, że ja będąc czy w manii, czy w hipomanii, jak byłam w manii, to mi się wydawało, że jestem niezniszczalna, więc na pewno ostatnią rzeczą, jaką zrobiłam, to poszłam do psychiatry, ale za żadnym razem nie poszłam do lekarza. Dopiero później, jak już było gorzej, to zdecydowałam się na wizytę, bo za każdym razem też myślałam, że za każdym razem jednak wpadałam z powrotem w tą depresję, ale tym razem tak nie będzie, że tym razem
po prostu zmieniło mi się życie, zmieniła mi się osobowość, teraz jestem szczęśliwa i nie pójdę na, potem i tak musiałam iść, jak widzisz to w swoim gabinecie. Bez wątpienia częściej trafiają pacjenci z depresją, pacjenci z hipomanią w ogóle są praktycznie nieuchwytni, ani w gabinecie, ani w szpitalu, no bo to też dla nas jest trudne diagnostycznie, jeżeli widzimy daną osobę na przykład pierwszy raz w życiu, no stwierdzić, czy to jest normalny poziom funkcjonowania, czy to jest hipomania. Zazwyczaj te epizody hipomaniakalne stwierdzamy po prostu wstecz na podstawie wywiadu, tak? Jeżeli już wiemy, że ktoś ma tą chorobę dwubiegunową, no to tak zbierając wywiad i pytając o różne objawy, możemy dojść do wniosku, że faktycznie kiedyś tam w przeszłości był na przykład taki epizod hipomaniakalny. Myślę, że i w gabinecie, i w szpitalu najczęściej to są pacjenci z depresją. Niestety pacjenci z manią do gabinetu, nigdy taki pacjent się do mnie nie zgłosił. Pacjenci z manią, jeżeli już, to raczej trafiają do szpitala i to też nie zgłoszeni sami, tylko przywiezieni przez rodzinę, czy mówiąc kolokwialnie, zgarnięcie z ulicy na przykład, tak jak prezentowali te swoje wyjątkowe umiejętności, albo kogoś o nich przekonywali i jeżeli kogoś na przykład z przychodniów to zaniepokoiło, no to faktycznie taka osoba może się otrzeć o szpital. Jak wygląda proces diagnostyczny? Generalnie proces diagnostyczny jest bardzo trudny, dlatego że zazwyczaj, w ogóle żeby rozpoznać chorobę dwubiegunową, musi wystąpić epizod manii albo hipomanii, tak? Bez tego nie możemy mówić o chadzie. Bardzo często tak między pacjentami słychać, że byłem błędnie diagnozowany, bo wszyscy mówili, że to depresja, a to był had. No nie jest to błędna diagnoza, tak? Bo dopóki my widzimy depresję, ciężko jest stwierdzić, że to jest had. Chyba że ktoś ma na przykład wywiad rodzinny, czyli wiemy, że tam w rodzinie się przewijały samobójstwa, przewijały się jakieś naprzemienne właśnie depresje z pobudzeniem, no to wtedy, jeżeli taka osoba do nas trafia z depresją, no to już wiemy, że jakby trzeba w tym kierunku obserwować. Depresje w chadzie zazwyczaj się cechują trochę przeciwnie do takiej zwykłej depresji. Nie smutkiem i przygnębieniem, tylko głównie takim maksymalnym zahamowaniem. Czyli to są pacjenci, którzy nie są w stanie wstać z łóżka, nie mają na nic energii, nic ich nie cieszy, nie mają motywacji, żeby podjąć jakąś aktywność. Nie mówię, że tak jest w każdym przypadku, ale jest to dość charakterystyczne. Również jest to depresja, która się za bardzo nie leczy lekami przeciwdepresyjnymi. Tu nawiązując do filmu, nie zgodzę się z tym, że leki przeciwdepresyjne są szkodliwe dla osób z HAD-em, bo tak tutaj powiedziała bohaterka, że mogą zaszkodzić. Nie mogą zaszkodzić, mogą wyindukować faktyczny epizod maniakalny lub hipomaniakalny, ale jakby to nie wiąże się z jakimś uszkodzeniem tego pacjenta, tak, tymi lekami. Też często w przebiegu depresji z HAD-em gdzieś tam na jakimś etapie stosuje się te leki przeciwdepresyjne. Skracając, nie będę Państwu robić wykładu z medycyny. Mnie to fascynuje, ale rozumiem, że nie wszyscy muszą podzielać mój entuzjazm. Więc diagnostyka jest trudna. Konieczny jest ten epizod manii lub hipomanii, żeby faktycznie jednoznacznie stwierdzić, że to jest choroba afektywna dwubiegunowa. U pacjentów z depresją, która się nie leczy lub jest jakaś nadmiernie szybka i intensywna reakcja na leki przeciwdepresyjne lub właśnie to zahamowanie, możemy podejrzewać, że jest to choroba dwubiegunowa i na pewno w tym kierunku należy pacjenta obserwować. Ja jeszcze tak a propos tej diagnostyki, pytanie do ciebie, Ola, ale też do was, dziewczyny, o jakieś wcześniejsze diagnozy, bo te wcześniejsze diagnozy to właśnie może być zwykła depresja, ale też to, co często obserwujemy w mediach, to mylenie zaburzenia osobowości borderline, które cechuje się impulsywnością, właśnie też takimi skrajnymi emocjami z HAD-em i tutaj dużo różnych zagwostek i wydawało mi się kiedyś, że to są przecież takie dwie zupełnie różne grupy zaburzeń inna jest ich geneza, ale usłyszałam kiedyś, w zasadzie to był komentarz do jakiegoś mojego postu, że może być też HAD o ultra rapid cycling trybach, które się bardzo szybko zmieniają. Osoba, która się tam wypowiadała, nie mam pojęcia kim jest, ale zasugerowała, że to właściwie może być to samo zaburzenie. Co myślicie o, może najpierw Ola, jakbyś powiedziała, jaka jest faktycznie różnica między tymi dwoma zaburzeniami i co myślisz o
jakimś połączeniu ewentualnie się tych zaburzeń. Więc po pierwsze, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy u jednego pacjenta mieli i chorobę, i zaburzenie osobowości, bo to są troszeczkę inne osi zaburzeń. Więc jakby osobowość to jest taki nasz, upraszczając to oczywiście, ale taki ogólny styl funkcjonowania często ma swoje źródło w tym, jak się rozwijamy od dzieciństwa, w jakich warunkach dorastamy, jakie mamy wsparcie i jakie mechanizmy radzenia sobie w różnych sytuacjach rozwijamy. I zaburzenie osobowości, czyli na przykład borderline, będzie się przejawiało we wszystkich sytuacjach życiowych, tak? Czyli jakby ono dotyczy funkcjonowania pacjenta całościowo, nie ma tutaj żadnej zmiany faz, i też jakby inne jest leczenie, inne jest źródło tego, bo bardziej jest takie środowiskowe. W chorobie afektywnej dwubiegunowej, oczywiście jak każda choroba psychiczna, jest to choroba wieloczynnikowa. Czyli też jakby liczy się to, jakie stresory na nas działają, w jakim środowisku dorastamy. Często w chorobie afektywnej dwubiegunowej pojawia się jakiś wywiad, nie wiem, przemocy w rodzinie albo jakiś nadużyć seksualnych. Nie mówię, że to musi być w każdym przypadku, ale jednak gdzieś to tam się w literaturze pojawia. Natomiast ostatecznie choroba dwubiegunowa jest uwarunkowana jakąś predyspozycją genetyczną. Oczywiście ktoś kiedyś musi być tą pierwszą osobą, u której to się ujawnia, więc to nie jest tak, że u każdego pacjenta z HAD-em mamy kogoś chorego w rodzinie. Natomiast jest to choroba tak uwarunkowana wieloczynnikowo. Czy one są do siebie podobne? Nie do końca. Jakby tak potocznie to może być mylone z tego względu, że w obydwu wypadkach mówimy o jakimś wahaniu, tak? Czy w chorobie dwubiegunowej to są wahania nastroju, w borderline to są zaburzenia jakby kontroli impulsu, więc jakby dla lekarza to jednak mimo wszystko wygląda inaczej. Faktycznie często pacjenci u siebie sami mylnie rozpoznają albo jedno, albo drugie zaburzenie. Tak jak powiedziałam, one mogą ze sobą współwystępować i jedno drugiemu nie zaprzecza. Natomiast diagnostycznie też różnica jest taka, że jednak te zmiany nastroju w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w każdej z tych faz pacjent spełnia kryteria danego epizodu, czyli w manii będzie spełniał kryteria manii, czyli oprócz tego, że się czuje, nie chcę używać słowa szczęśliwy, bo nie chcę po raz kolejny budować tego, że mania to jest jakieś wielkie poczucie szczęścia, bo pacjenci często nie czują się szczęśliwi. Ale jakby mania to nie jest tylko to, w cudzysłowie, dobre samopoczucie i zwiększony napęd, tylko też na przykład bezsenność, drażliwość i to wszystko ma naprawdę bardzo duże nasilenie, takie widoczne klinicznie. To samo w depresji, to nie jest po prostu smutek czy gorszy nastrój, tylko tak jak mówiłam wcześniej, wiele funkcji u pacjenta zostaje zniesionych, tak? Czyli i napęd, i obniżony nastrój, i jakby trudność w podejmowaniu jakiejś aktywności. W borderline właściwie dochodzi do takiego jakby zaburzenia kontroli impulsów, tak? Czyli coś się dzieje, jest reakcja i to jest jakiś mechanizm radzenia sobie w trudnych sytuacjach. I w borderline żadne z tych zachowań nie spełnia kryteriów epizodu manii albo depresji. Natomiast powtórzę jeszcze raz, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te obydwa zaburzenia ze sobą współwystępowały i myślę, że teraz oddam głos Janinie. U mnie współwystępują. Fun fact. Niemniej faktycznie te dwa zaburzenia są tak często mylone. Ja to widziałam, jak czytałam komentarze w reakcji na wywiad, jak często właśnie ludzie używali tych dwóch sformułowań wymiennie. I wiecie, kto jeszcze to myli często? Autorzy kryminałów. Ostatnio czytałam taki jeden kryminał, w której główna bohaterka według autora miała zaburzenie borderline. Ewidentnie chodziło mu albo o jakieś zaburzenia schizoafektywne, albo o chorobę dwubiegunową. I nigdy nie robię takiej rzeczy, zwłaszcza odkąd napisałam własną książkę, ale dałam tej książce dwie gwiazdki na Goodreads.
dwie, bo lubię myśleć o sobie, że jestem miłym człowiekiem, ale no, bardzo mnie to zdenerwowało. I znowu, o ile jeśli chodzi o ludzi komentujących w internecie, no to rozumiem, że ktoś nie ma takiej wiedzy. Ja sama bardzo długo w ogóle nie kminiłam, o co chodzi z tym borderline. I no, rozumiem, że ktoś nie wie. No, z tymi autorami kryminałów to już wiadomo, moja prywatna krucjata, ale tak, ale faktycznie ludzie to mylą. Mi się wydaje, że to jest chyba prostsza sprawa. To jest po angielsku borderline i bipolar. Bardzo podobne wyglądające słowo po prostu w tym, jak wygląda. I wydaje mi się, że to jest prostsze niż się wydaje. A jeszcze wracając do niej pytania, czy twoja droga do diagnozy właściwej, Janina, była taka prosta, czy raczej nie? Nie, bardzo długo miałam diagnozę depresji, a dostałam diagnozę HAD, bo trafiłam na bardzo młodego człowieka na SOR-ze. Kiedy trafiłam na SOR po epizodzie, kiedy właśnie no, to się liczyło w tygodniach, kiedy nie jadłam, nie spałam i pisałam swoje opus magnum, tak się pochwalę. Generalnie ciężko mi idzie pisanie książek, ale wtedy napisałam jedną w dwa tygodnie i trafiłam właśnie wycieńczona na SOR i to był bardzo mądry lekarz i właśnie zajarzył, że może coś jest na rzeczy i skierował mnie do konsultacji psychiatrycznej. Ale nie, bardzo długo miałam depresję i znowu, tak jak Ola powiedziała, to nie była błędna diagnoza. Jak myślę o swoich początkowych latach, no to ewidentnie był silny epizod depresyjny, więc trudno, żeby to było rozpoznane inaczej. Ja miałam podobnie i też wydaje mi się, że to poniekąd wynika również z tego, że po pierwsze, jeśli no, trafiasz tak jak ja lub hipotetycznie jesteś w takiej sytuacji, trafiasz do szpitala, to też nie jest tak, że na przestrzeni tych 3 tygodni diagnozy wystąpił u ciebie epizod manii, żeby to od razu tak zdiagnozować. A druga rzecz, to jeśli właśnie występują epizody hipomanii, no to i tak jak idziesz do psychiatry na wizytę, to jesteś tam te 50 minut i może nie uważasz, żeby to był jakiś taki wyjątkowo dziwny, dobry nastrój, tylko po prostu wyleczenie z depresji czy coś takiego, więc pewnie to też poniekąd utrudnia tę diagnostykę. Czy ktoś chce o coś zapytać? Czyli pana pytanie brzmi, czy choroba afektywna dwubiegunowa jest chorobą cywilizacyjną? Nie. Depresja jak najbardziej jest, dlatego że w depresji takiej, jak się mówi, duża depresja, ja bardzo nie lubię tego określenia, to jest takie nietrafione tłumaczenie z angielskiego, ale jakby depresja faktycznie chorobą cywilizacyjną jest, dlatego że oczywiście w depresji też możemy mieć jakieś podłoże genetyczne, ale faktycznie depresja w dzisiejszych czasach występuje też u bardzo młodych osób z powodu takiego przebodźcowania, przeciążenia stresem, niehigienicznego trybu życia czy zażywania jakichś substancji psychoaktywnych. Też tak jak najbardziej. Natomiast choroba afektywna dwubiegunowa ma zawsze jakieś uwarunkowanie też genetyczne i bardzo ciężko, myślę, że to byłby bardzo daleko idący wniosek, żeby choroba afektywna dwubiegunowa miała być chorobą cywilizacyjną. Faktycznie, odnosząc się jeszcze do tego, co pan powiedział, że być może u jakiejś młodej osoby po zażyciu, pan powiedział, mefedron. Więc jeżeli mówimy o dopalaczach czy innych substancjach psychoaktywnych, narkotykach, jak najbardziej u osoby, która ma predyspozycję do choroby afektywnej dwubiegunowej, może tym czynnikiem spustowym być zażycie substancji psychoaktywnej. Natomiast samo zażywanie substancji psychoaktywnych nie jest powodem do powstania de novo choroby afektywnej dwubiegunowej. Mogą w przebiegu jakby uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych może dochodzić do zaburzeń nastroju czy zaburzeń psychotycznych spowodowanych użyciem substancji psychoaktywnych, ale to jest już jakby inne rozpoznanie i inny przebieg tych zaburzeń. Bo mówiliście trochę o tym wycieńczeniu po epizodach manikalnych, ale mam wrażenie, że nie wybrzmiało aż tak mocno kwestia snu i regularności snu jako ważna kwestia gdzieś tam w leczeniu. I ja wiem, że ty, Kleo, masz takie doświadczenie, że jednak sporo podróżujesz i ja nie też dosyć aktywny tryb życia prowadzi różne miejsca jeździ i tak dalej. Zastanawiam się, na ile dla was to jest łatwe, żeby gdzieś tam utrzymać ten regularny tryb życia, który jest bardzo ważny
Zapobiegania. No mnie paradoksalnie pomogła w tym pandemia. Znaczy najpierw przeprowadzka do Polski, więc mogłam przestać jeździć Ryanairem, czyli podniebnym PKS-em tam po kilkanaście razy w miesiącu. A potem pandemia, bo nagle wszyscy odkryliśmy, że można prowadzić spotkania 20-minutowe na Teamsach, a nie trzeba w tym celu jeździć z Wrocławia do Warszawy. Cała pandemia jest ogromną tragedią, ale jeśli miałabym znaleźć jakikolwiek pozytywny punkt, przynajmniej dla mnie, to właśnie taki, że zaczęłam pracować z domu, przestałam tyle jeździć, przestałam jeździć o chorych porach. Niemniej, kiedy już świat wróci do normy, no to obawiam się, że wrócę do złych nawyków w tej kwestii. Tylko to jest taki trochę trade-off, w sensie ja trochę żyję dla pracy. Znaczy praca jest dla mnie ekstremalnie ważnym elementem terapii, więc wiem, że ona dezorganizuje trochę taki no właśnie rutynowy rytm dnia, ale wciąż ważniejsze myślę dla mojego zdrowia jest to, żeby pracować i robić to, co robię, niż zrezygnować z tego na rzecz, nie wiem, na przykład pracy od 9 do 17. Zwłaszcza, że ja wstaję o 13 rano z reguły, bo lubię spać, więc nie. To też było pytanie, które ja miałam zadać, zanim rozpoczęliśmy rundę pytań. Więc fajnie, że je zadałaś. Myślę, że ja mam podobnie jak Janina, bo też bardzo lubię pracować i lubię być zajęta i lubię robić rzeczy, które mnie interesują, ale rzeczywiście, no i rzeczywiście jest tak, że pracuję i na przykład jeden dzień pracy to tak naprawdę 3 dni pracy, bo jeszcze trzeba dolecieć, gdzieś dojechać i tak dalej, jakieś hotele i takie rzeczy. Ale poza tymi dniami, ponieważ ta moja praca nie jest taka regularna, to poza tymi dniami rzeczywiście wypracowałam sobie jakiś taki format rytuałów. I to nie są duże rytuały, ale kiedyś w ogóle ich nie miałam. I przez to, mimo że wydawało mi się, że mam jakoś w miarę poukładane życie w kalendarzu, to tak na co dzień to było wszystko dosyć mocno przypadkowe. I teraz jest w ogóle bardzo fajny odcinek podcastu The Happiness Lab, dr Lori Santos, który właśnie jest o potędze rytuałów i takiej rutyny i o tym, że rutyna teraz się kojarzy często pejoratywnie, jako coś negatywnego, a niekoniecznie musi tak być. I te rytuały nawet takie, że no nie wiem, pierwszą rzeczą jak wstaniesz rano to jest umycie zębów, wstawienie wody i zrobienie, na przykład ja zawsze rano piję zieloną herbatę, ale kiedyś nie, jakoś tak było, że czasami ją piłam, a czasami ją wypiłam jakoś, nie wiem, godzinę po wstaniu albo coś takiego, a teraz sobie jakoś to tak rozkminiłam, że są takie elementy w moim dniu, które są całkowicie stałe i to zrobiło ogromną różnicę. Aż sama byłam pod wrażeniem, jaką różnicę to robi. Albo nawet, nie wiem, no godziny brania leków to akurat jest to dosyć strategiczne, ale dużo takich jakichś małych rzeczy, które też wtedy mogę kontynuować jeżdżąc gdzieś i mając te nieregularne dni, które utrzymują taką jakąś formę regularności na przestrzeni na przykład całego miesiąca, nie? Bo codziennie mogę wypić zieloną herbatę, jak wstanę. Mam nadzieję, że to odpowiada na twoje pytanie i przejdźmy do kolejnego. Dzień dobry, ja cierpię na powodowanie 30 do 40 lat. Problem polega na tym, że chyba po pierwsze, że człowiek, który na to cierpi, nie bardzo wie, do kogo się udać, bo w Polsce to chyba jest dziedzina, która się rozwija od 20 lat, coś takiego. Wobec tego ja przeszłam przez 10 lat przez wszystkich może dla psychiatryki, ponieważ stwierdzono, że to jest ciężka depresja. Byłam otumaniona przez największe dawki psychotropów, które podobno każda taka dawka niszczyła, nie wiem, nieodwracalnie ileś tysięcy komórek mózgu. Więc czasami zwalam na to, że może gorzej funkcjonuje i tak dalej, no bo mój mózg został uszkodzony. Druga rzecz właśnie, zanim trafiłam do kogoś, kto stwierdził, że to nie jest żadna depresja, tylko to jest dwubiegunowość. Jestem wdzięczna tej osobie, bo jestem na lekach. Wiem, że to będzie do końca życia, że nie wolno tego. I to jest bardzo ciężkie życie. Nie wiem, co lepsze jest, dlatego, że cały czas niepokój. Ja muszę od rana do wieczora pracować, bo mieć każdą minutę zaprogramowaną. Nie mogę mieć pustej minuty. Wobec tego ja robię 300 rzeczy w różnych dziedzinach artystycznych, dziennikarskich i tak dalej, bo ja muszę cały czas coś robić, bo inaczej jest dół psychiczny i tracę sens życia. Więc to muszę powiedzieć, dlaczego
ta dwubiegunowość jest bardzo ciężko rzeczą. No i nie życzę innym, natomiast sugestia, jeśli opowiadałam jeden wniosek, który mi bardzo pomoże chyba w życiu, że ja do tego nikomu nie mówiłam złych znajomych. I czasami się zachowywałam, bo jest coś takiego dwubiegunowości. Ja myślę, że można jechać przez rok, 5 lat na jednym jakimś poziomie i nagle coś się dzieje. Ja wśród znajomych nagle byłam czasami agresywna, bardzo ostra i to wszystkie osoby odeszły. To jest oczywiście też ciężką sytuacją. Natomiast to, co mi dało dzisiejsze spotkanie, że ja wszystkim moim znajomym powiem, słuchajcie, ja mam dwubiegunowość. Więc jak nagle ryknę raz po 10 latach znajomości, to nie dlatego, że mnie odbiło, to po prostu jest choroba. You go, girl. Ja myślę, że to jest super ważne, bo oprócz tego... Znaczy dobra, udzielałem wywiadu wysokim obcasom, więc wszyscy już wiedzą, cała Polska, ale moi znajomi, przyjaciele, rodzina też, ale co jest chyba najważniejsze i to super, że pani chce to zrobić, że wiedzą osoby, z którymi pracuję, współpracuję. Ja prowadzę firmę i teoretycznie mogłabym być tą szefową, która niekoniecznie dzieli się z współpracownikami taką informacją, ale to jest ekstremalnie istotne, że oni wiedzą, bo sami starają się w jakiś sposób kontrolować mój plan dnia w trudnych sytuacjach. Na przykład kiedy widzą, że może wchodzę w jakąś hipomanię i planuję właśnie przejechać jednego dnia z Gdańska do Warszawy, do Wrocławia, żeby zajrzeć 3 konferencje jednego dnia, to mówią: hej Janina, może tutaj potrzebujesz przerwy, może tutaj wpiszę ci 2 dni w domu. Więc myślę, że to jest ekstremalnie ważne, jeśli chorujemy, żeby mówić do osobom dookoła nas i wykorzystać jakby ich wsparcie i ich przejrzystość umysłu wtedy, kiedy my niekoniecznie myślimy trzeźwo. Chociaż oczywiście taki coming out jest bardzo trudny, więc zdaję sobie sprawę, że na każdego musi przyjść jego moment i absolutnie nie jest moją radą, żeby absolutnie każdy teraz wyszedł i powiedział wszystkim dookoła, że jest chory, bo jeśli nie czuje się na siłach albo jest częścią takiego środowiska, które tego nie zrozumie, to to zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe. Niemniej, gdy jest to możliwe, to bardzo ułatwia. Dobry wieczór. Trochę nawiązuję do tego, co pani Nina mówiła przed chwilą, ale to wcześniej, kiedy wyrażała stosunek, jak jej choroba wpływa na przykład na pani męża, to bym chciał trochę odwrócić tę narrację. W sensie, w jaki sposób otoczenie, kiedy już wie, że ta osoba jest chora, może ofiarować swoją pomoc? Jak duży powinien być jakiś próg wrażliwości na jakieś takie zachowanie poza normą, żeby jak mocna powinna być ta interwencja, czy to powinny być słowa, czy jakiś taki zestaw dobrych praktyk bym poprosił. To jest takie miłe pytanie. Ja już się nagadałam, więc oddam głos dziewczynom, ale tylko chciałam powiedzieć, że to przemiłe. Ola pewnie? Może Ania. Ania robi na Instagramie psychoedu, więc myślę, że to jest kompetentna osoba do odpowiedzi. Tak, ja też nawiązując do wcześniejszego pytania i podzielenia się z nami, chciałam zaznaczyć, że fajnie jest się podzielić daną chorobą, zaburzeniem, które się przeżywa, ale przyjmując, że te osoby będą wiedziały, o co chodzi i będą chociaż mogły rozpoznać, z czym się to je i czy to nie jest, że to nie jest obłęd, tylko zaburzenie, które się leczy i stabilizuje lekami. No i też dlatego robię psychoedu i dlatego tutaj dzisiaj siedzimy i o tym rozmawiamy, żeby taki coming out był łatwiejszy, ale też żeby właśnie osoby, które są osobami bliskimi, są rodziną, mogły jakoś właśnie czerpać inspirację, tak, z tego. I myślę, że Janina, też tak jak powiedziałaś, twoi współpracownicy dają ci taryfę ulgową, czy to w przypadku hipomanii, czy to w przypadku depresji, ale też Kleo w jednym odcinku na temat depresji mówiłaś, nie wiem, czy chcesz ty powiedzieć, czy ja mam mówić, na temat takiej aktywizacji osób w depresji, tak, czyli niekoniecznie
wymyślanie atrakcji, ale na przykład proszenie o pomoc. I tutaj przyjaciółka Kleo poprosiła ją o pomoc w momencie, kiedy Kleo byłaś w depresji. I to na ciebie bardziej zadziałało niż jakieś, nie wiem, wyjście do kina czy na obiad, nie? Które wydaje się wtedy po prostu zbędnym spędzeniem czasu. Dziwię się, Ania, że o tym powiedziałaś, bo już kilka razy mi powiedziałaś, o, mówiłaś o tym już tyle razy, już nie mów o tym. Ale rzeczywiście tak było, że no tak. No tak, tak było, naprawdę. Ale skoro chcesz, to powiem jeszcze raz. Było tak rzeczywiście, że jak mieszkałam w Nowym Jorku i moja przyjaciółka jest scenografką, świetną, bardzo wziętą i ma też oczywiście mnóstwo asystentów, ale któregoś dnia, kiedy byłam już chyba jakiś piąty miesiąc w depresji, prawie nie wychodziłam z domu i ona poprosiła mnie o pomoc w znalezieniu jakiejś tam, jest coś takiego jak swan gourds, czyli takie małe dynie, które wyglądają jak łabędzie. I poprosiła mnie, żebym jej to znalazła gdzieś na Manhattanie, bo ona nie ma czasu i tam jej asystenci są zajęci budowaniem czegoś tam. Małą łódkę automatycznie sterowalną do pływania po jeziorze. I jeszcze jakieś takie kompletnie randomowe elementy. No i sobie myślałam, okej, no to jej asystenci są zajęci, ona to potrzebuje na jutro, na sesję zdjęciową. No to muszę jej pomóc. I wtedy, no i zrobiłam te wszystkie rzeczy. Wzięłam prysznic, ubrałam się, zjadłam coś i cały dzień spędziłam myśląc tylko o tym, jak mogę jej pomóc, żeby znaleźć te wszystkie elementy i to wszystko skompletować. I co? Po 5 miesiącach w ogóle nie myślałam o tym, jak fatalnie się czuję, a przez 5 wcześniejszych miesięcy myślałam tylko o tym, jak fatalnie się czuję i jak jest mi źle. Więc oczywiście, że wcześniej próbowała mnie wyciągać do kina, na wystawę, żebyśmy poszły coś zjeść. I to wszystko było tak, że nawet jeśli się na to godziłam, to potem jakoś odwoływałam, bo uznawałam, że nie wiem, jestem przygnębiona i tak nie jestem wartościowym towarzystwem. Więc może takie odwrócenie sytuacji może właśnie być czymś pozytywnym. Dla mnie na pewno w tamtym czasie było. A druga rzecz też, o której pomyślałam, to, że jak mając epizody, czy jedne, czy drugie, można też trochę nie zauważać tych swoich następujących epizodów i kiedy ja na przykład wpadam w hipomanię, to po prostu kompletnie jakoś tego nie zauważam. A osoby, z którymi żyjemy, bardzo często, nawet nie tyle, że są na to jakoś bardziej wyczulone, chociaż to też, ale bardziej są w stanie zwrócić uwagę na to, że nasze zachowanie z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień jakoś tak rzeczywiście się zmienia. I na przykład w tym wydaje mi się, że mistrzynią jest już moja siostra, która za każdym razem, kiedy potrzebowałam wizyty u psychiatry, a sama w ogóle się kompletnie nie zorientowałabym, to ona zawsze była tą osobą, która mi wspomniała, ej, może to jest moment, w którym powinnaś pójść do swojego lekarza. I to zawsze był ten moment. Jeszcze sobie myślę, że chyba nie ma uniwersalnych rad, ale samo to, że pytasz, sama taka uważność jest bardzo istotna i ja uważam, że to jest okej, że czasem nie wiemy, jak się zachować, ale właśnie warto pytać, hej, czego potrzebujesz? Choć oczywiście może być tak, że ktoś nie będzie w stanie tego sformułować. Niemniej bardzo bym was chciała wszystkich poprosić, że jeśli widzicie kogoś na ulicy, kto zachowuje się dziwnie, albo krzyczy, albo mówi do siebie, albo cokolwiek innego, to reagujcie i wezwijcie tą karetkę i nie zakładajmy, że ktoś jest pijany, albo że to jest super śmieszne, że mówi do siebie, czy tylko serio może w tym momencie znajdować się w potężnym kryzysie psychicznym. Jeśli nie udzielimy tej osobie pomocy, no to konsekwencje mogą być również śmiertelne. Więc tutaj bym powiedziała, reagujcie zawsze. Tu nie ma miejsca na nie wiem co zrobić. Lepiej wezwać karetkę raz za często niż za rzadko. Niestety musimy już kończyć. Dzięki, że chcieliście zostać i pogadać z nami po filmie. Dzięki, Janine i Ola, że przyjęłyście nasze zaproszenie.